Witajcie na kanale videotesty.pl, z tej strony Paweł. Zapraszam Was do zobaczenia recenzji trybu sieciowego do gry Battlefield 4. Mój redakcyjny kolega Marcin recenzuje kampanię dla pojedynczego gracza i jeżeli jej jeszcze nie widzieliście, to gorąco zapraszam. Podczas oglądania tego materiału chcesz tam włączyć jako 720p lub 1080p. Po bardzo dobrej trzeciej części Electronic Arts postanowiło wypuścić kolejną odsłonę popularnej strzelanki sieciowej. Po otwartej becie miałem mieszane uczucia co do czwartej części. Bardzo wysokie wymagania sprzętowe, lagi na serwerach, beznadziejna optymalizacja produktów i masa błędów. Postanowiłem przeczekać ten okres i sprawdzić już finalną wersję. Czy w pełni zadowoliła mnie czwórka? Raczej nie, jednak jest to naprawdę interesujący tytuł dla tych, co dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę na polach bitew. Przejdźmy do nowości, które oferuje nowa odsłona cyklu. Bez wątpienia są to nowe mapy, które prezentują bardzo wysoki poziom. Są one niezwykle urozmaicone, level design jest o wiele razy lepszy od trójki. Tam mapy były takie całkiem porządne, ale nie umywają się do czwórki. Co do pozostałych nowych zmian, to jest ich wiele, ale są one niezwykle kosmetyczne. Wychylanie się za osłon, szybszy czas wkroczenia do akcji po śmierci, zgoda na reanimację, inny wygląd kamery pośmiertnej, czy ściganie się na skuterze wodnym, to nie są funkcje, dla których kupuje się nowy produkt. EA pozwoliła nam także obserwować pola bitew przy pomocy tabletu. Moim zdaniem nie jest to żadna ciekawa funkcja i pełni ona rolę ciekawostki. Robi dobre wrażenie na prezentacjach, a graczy interesuje bardziej rozgrywka. Jeśli chodzi o tryb zabawy, to są praktycznie takie same jak w trójce. Zmagać możemy się w dużym, jak i normalnym podboju, unicestwieniu, dominacji, szturmu, drużynowym deathmatchu i zespołowym oraz neutralizacji. I to jest dobry krok, że autorzy nie rezygnują ze sprawdzonych trybów, które dają nam masę przyjemności podczas zabawy. Mogli tylko dodać coś nowego. Standardowo możemy się zmagać aż do 64 graczy na jednej mapie. Takie pojedynki są niezwykle emocjonujące, to na pewno siła Battlefielda. Do tego dorzućmy pojazdy, ciekawe mapy, wiele rodzajów broni, jak i ulepszeń. Mamy murowany hit. Szkoda tylko, że to samo mieliśmy w trzeciej części. W rozgrywce są cztery główne klasy postaci. Medyk, który potrafi postawić poległych towarzyszy na nogi, technik niezastąpiony w walce z pojazdami, wsparcie, żołnierz posługujący się ciężkimi karabinami maszynowymi oraz dostarcza amunicję oraz zwiadowca, znakomity snajper. Gra poszczególnymi klasami nie różni się w żaden sposób od tych z Battlefielda 3. Za zabijanie przeciwników i wypełnianie zadań otrzymujemy nowe rodzaje broni, ulepszenia i wyższe rangi. To pozwoli nam w wygodny sposób uzbroić naszego wirtualnego wojownika do naszych potrzeb i stylu walki. Jeśli chodzi o model strzelania, to lekko różnił się od tego z poprzedniej części. Jest bardziej realistyczny, musiałem się z nim oswoić. Nie uważam się za dobrego gracza, ale także nie za słabego. W najnowszej części miałem problemy z zabiciem kogokolwiek. Dopiero po przyzwyczajeniu się ze sterowaniem wróciłem na dobre tory. Przyjemność z grania była wtedy naprawdę bardzo wysoka. Niezwykle szybko odblokowuje się kolejne rangi czy arsenał, a to jest to, co Wyski lubił najbardziej. Emocjonująca rozgrywka, którą Battlefield niewątpliwie dostarczy. Grafika przeszła lekki lipi. Stoi ona na bardzo wysokim poziomie i potrzebuje silnej karty graficznej. Tylko najnowsze układy pozwolą cieszyć się niezwykle piękną grafiką. Warto tutaj zaznaczyć, że trzeba pobrać najnowsze dostępne sterowniki ze strony producenta. Na starszych gra w ogóle nie chciała się u mnie uruchomić. To co różni czwartą część, to na pewno cieniowanie i oświetlenie.
jest one wykonane niezwykle realistycznie. Graficy i level designerzy wykonali kawał dobrej roboty tworząc mapę. Będąc na dachu budynku, widok potrafi zatrzeć krew w piersi. Interfejs pozostał niemal taki sam. Udźwiękowienie to także bez wątpienia duży plus. Odgłosy strzałów są niezwykle realistyczne. W trzeciej części ten aspekt był bardzo dobrze wykonany, ale w czwórce jest już on arcymistrzowski. Warto tutaj grać na słuchawkach czy na bardzo dobrych głośnikach i delektować się tymi dźwiękami. Polski dubbing w multiplayerze bez wątpienia jest na plus. Lepiej słuchać polskich odgłosów niż amerykańskich, rosyjskich czy chińskich. Niestety poziom ich jest bardzo nierówny i mamy do czynienia z bardzo źle dobranymi aktorami. Silną stroną na pewno są soczyste bluzgi, które tutaj występują niezwykle często. Występują także liczne błędy, takie jak wyrzucenie serwera, lagi czy crash. Jestem jednak o to spokojnym, że deweloperzy bardzo szybko to naprawią. Trójka była świetnie zoptymalizowana, a lagi, mam nadzieję, że to tylko zakłóźnięcie się nowym tytułem. Nowe mapy bez wątpienia podobają mi się bardziej i nie jest to spowodowane ograniem baterii dla trzeciego. Są ciekawsze i bardziej urozmaicone. Trzecia część niestety na to cierpiała i autorzy bez wątpienia to naprawili. Można powiedzieć, że wszystkie te zmiany zastosowane w najnowszej części są na plus. Jest to taki Battlefield 3.5 czy na steryda. Jednak czy warto dla takich kosmetycznych zmian sięgać po nową odsłonę? Wydaje mi się, że nie. Mnie osobiście to nie kupiło. Mapy są świetne, ale to za mało, aby przysiadać się na czwórkę. Rozgrywka różni się pewnymi aspektami, takimi jak strzelanie do wrogów. Dla osób, które jednak dopiero co próbują swoje siły na polach bitew, to chyba najlepszy moment, aby wskoczyć do gry. Miłego strzelania do wirtualnych wrogów. Jabłeczka, wiesz? Gleba, ludzie! Ej, masz tu naboje! Na koniec, co powiecie na skrót do basenu?